bardzo dobry wykład na temat żywienia wcześniaka, właściwie problemów. I stąd moje pytanie dotyczące między innymi tego wykładu. Jakie obecnie widzi się problemy, może jakie wskazania są dla lekarzy, pediatrów, neonatologów, jakie wyzwania w kontekście właśnie żywienia wcześniaka? Wcześniak nie jest w stanie sobie poradzić sam z wymaganiami życia pozamacicznego. W związku z tym konieczne jest wsparcie postaci leczenia żywieniowego przede wszystkim. To wiąże się z troszeczkę innym sposobem postępowania niż wobec dzieci urodzonych o czasie i niemowląt. I stąd też te różnice determinują nasz sposób przepisywania leczenia i sposobu postępowania. Różnice dotyczą przede wszystkim większej podaży energii, które są wymagane w tym okresie życia i większej zdecydowanie podaży białka, które spełnia podwójną rolę jak substratu dla budowy nowych tkanek, ale w tym pierwszym okresie kilku tygodni życia także jako substratu energetycznego. I dlatego wyważenie właściwych proporcji pomiędzy podażą energii a podażą białka, czyli azotu, ma tutaj decydujące znaczenie dla rozwoju czy wzrastania dziecka w tym okresie. Rozumiem. Jakby perspektywa tego wszystkiego, tak? No perspektywa to jest osiągnięcie wzrastania, które jest podobne do życia wewnątrzmacicznego, to jest bardzo trudne i praktycznie bardzo rzadko możliwe do osiągnięcia. No a odleglejsza jeszcze perspektywa to jest taka, żeby zapewnić dobrą jakość życia w wieku dorosłego. I naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie jakości życia dziecka, które rodzi się przedwcześnie, potem, kiedy będzie wzrastało i kiedy będzie wchodziło w okres dojrzewania i w życie dorosłe, żeby ograniczyć ryzyko występowania chorób cywilizacyjnych, które wiążą się nie tylko z tym, co się dzieje w okresie okołoporodowym, ale także w tym okresie, kiedy doświadcza wpływu środowiska. I takiego modelowania i środowiska, i sposobu żywienia tych dzieci, żeby jakość jego życia intelektualnego, fizycznego było jak największa. Super. Bardzo dziękuję panie profesorze. Dziękuję za świetny wykład. Dziękuję za możliwość tego wywiadu i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.